Obecność Ducha Świętego to jest bardzo ważna kwestia dotycząca zgromadzeń do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko Pan Jezus Chrystus jest obecny pośród swych zgromadzonych uczniów, lecz również Bóg w osobie Ducha Świętego. Uprzednio wspomniałem nieco o tym, o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele. Teraz chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę na tą wielką prawdę w powiązaniu z naszym teraźniejszym tematem. Ta zupełnie nowa, szczególna i osobista obecność Ducha Świętego na ziemi oraz fakt Jego bezpośredniego przebywania w każdym wierzącym z osobna oraz w Kościele Bożym jako całości, jak to poucza nas pierwszy list do Koryntian 6,19 oraz list do Efezjan 2,22, jest konsekwencją wielkiego dzieła odkupienia i wywyższenia Chrystusa w niebie. Stanowi ona jedną z fundamentalnych prawd i godnych uwagi cech obecnej ery chrześcijaństwa. Niemniej jednak niewiele uwagi poświęca się obecności tej boskiej osoby w Kościele. Jeszcze mniej uznaje się ją w praktyce i na niej się opiera, na niej się polega. Obecność Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego na ziemi jest od dawna notorycznie pomijana, ignorowana. Nie otrzymał on należnego mu miejsca jako prowadzącego w Kościele. Jego obecność jest w praktyce negowana poprzez przyznawanie człowiekowi miejsca przodownictwa, zwierzchności i nadrzędnego autorytetu, co jest jednoznaczne z odsuwaniem Ducha Świętego na dalszy plan. Dając swym uczniom obietnicę odnośnie do zstąpienia Ducha Świętego na ziemię, Pan Jezus Chrystus zapowiedział, że Święty Duch Boży nauczy ich wszystkiego i wprowadzi we wszelką prawdę. Pan Jezus Chrystus mówił o Świętym Duchu Bożym również jako o pocieszycielu lub adwokacie udzielającym nam pomocy i zarządzającym naszymi sprawami, jak to nam komunikował Pan Jezus w słowach opisanych w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 26 wersecie. A także w Ewangelii Jana 16 rozdział, 13 werset. W pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział i 14 rozdział znajdujemy Ducha Świętego przedstawionego jako sprawcę przeróżnych działań i objawień i zadań w Kościele. Tak jak komunikuje nam to Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 11 werset. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Wersety te jasno pokazują, że Duch Święty obecny jest w zgromadzonym Kościele, w zgromadzeniu, by kierować, prowadzić i nauczać, przy czym ma suwerenne prawo do używania kogo uzna za słuszne, jako jego instrumentu, przekazu, w modlitwie, uwielbieniu czy służbie głoszenia Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, czym jest wolność ducha. Wolność ducha w czasie zgromadzeń to imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjrzymy się nieco bliżej 14 rozdziałowi pierwszego listu do Koryntian, który w szczególny sposób zajmuje się porządkiem w Kościele, z łatwością zauważymy w nim całkowitą wolność ducha, by podczas wspólnych zejść Kościoła posłużyć się kim chce. Mamy tam modlitwę w duchu, śpiewanie w duchu, błogosławienie w duchu. W duchu to jest z ducha ludzkiego, kierowanego przez Ducha Świętego. Dziękczynienie, mówienie językami, prorokowanie, nauczanie czy podawanie psalmu lub pieśni przez różnych braci. Wyrażenia typu kto mówi lub możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować pokazują, że każdy brat miał wolność, o ile wolność ta nie została mu odebrana przez konieczność zastosowania środków karności wobec niego, by zabierać głos zgodnie z prowadzeniem ducha podczas zgromadzeń. W taki sposób zgromadzali się pierwsi chrześcijanie w wolności ducha oraz podporządkowywaniu się jego suwerennemu kierownictwu. To prawda, że istnieje możliwość nadużyć w rozumieniu i stosowaniu wolności ducha, jak miało to zresztą miejsce w przypadku Koryntian,
o czym ten rozdział składa niezbite świadectwo. Wśród tamtejszych wierzących przejawiało się to w nadmiernej aktywności, u niektórych w aktywności wywodzącej się z pobudek cielesnych. Jak należałoby postąpić w obliczu takiej sytuacji? Skorygować ją, sprostować przez Słowo Boże, posługując się dokładnie tymi samymi pouczeniami, jakich Duch Boży, Święty Duch Boży udzielił nam w 14 rozdziale. Taką jest Boża prosta recepta i Jego niezawodny środek zaradczy. Zauważmy, że pomimo nieporządku i bezładu, które wkradły się do zboru w Koryncie, tamtejsi wierzący nie otrzymali jakichkolwiek wskazówek odnośnie do reformy dotychczasowego porządku wolności ducha w postaci ustanowienia jednego kompetentnego brata jako usługującego słowem, nadzorującego i przewodzącego miejscowemu zborowi i spotkaniom. Pisząc list natchniony przez Ducha Świętego, apostoł udziela im prostych pouczeń, jak powinni brać udział w zejściach, aby było to z korzyścią dla wszystkich. Napomina, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować. Oraz wszystko niech się odbywa godnie i w porządku, jak to pouczają nas wersety 26, 31 i 40. Co więcej, instrukcje te nie odnosiły się jedynie do Koryntian, lecz udzielone były z myślą o wszystkich zborach, w każdym miejscu, o czym informuje nas apostoł już na samym wstępie. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych Chrystusie Jezusie, powołanych świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak to komunikuje nam pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset. Zatem wskazówki odnośnie do wolności ducha i tym podobne są wiążące dla wszystkich wierzących w każdym miejscu, zarówno wtedy, jak i dzisiaj. A jednak kościoły chrześcijańskie nadal praktykują swe ustanowione przez człowieka reguły, z góry zaaranżowane programy nabożeństw i tym podobne rzeczy, stojące w wyraźnej opozycji do zasad objawionych w Piśmie Świętym. Czy wśród tego wszystkiego, co obserwujecie, znajduje się ktoś, kto tkwi jeszcze w ludzkich systemach religijnych, gdzie Duch Święty spychany jest na dalszy plan i nie ma przyznanego mu miejsca jako prowadzącego i kierującego? Jeśli tak, to nakłoń swe ucho ku Słowu Bożemu, które mówi, przeto wyjdźcie spośród nich. Niech tutaj Słowo Boże nabierze dla ciebie ważności, nabierz ufności w Panu i też jest powiedziane, wyjdźcie do Niego. Wyjdźcie do Niego poza obóz, bo tak mówi nam drugi list do Koryntian 6,17 oraz Hebrajczyków 13,13. Zgromadzając się jedynie do kosztownego imienia Jezusa, gdzie On sam jest w centrum i gdzie Duch jest uznawany za Bożego przywódcę. Także kluczowa kwestia jest taka, że nowotestamentowe zbory są opisane w Słowie Bożym dokładnie. Niemal na każdej stronie Księgi Dziejów Apostolskich, która stanowi historyczny przekaz o ustanowionym i założonym przez Chrystusa Kościele Apostolskim, znajdujemy Ducha Świętego jako przewodnika, lidera chrześcijańskich zborów w każdym miejscu, używającego kogokolwiek chciał jako swojego własnego instrumentu przekazu. Nigdzie w tej księdze, ani też w żadnym z listów, nie znajdujemy choćby najmniejszej zmianki lub czegokolwiek, co pozwalałoby nam przypuszczać, że istniała wśród nich praktyka święceń kapłańskich, ordynacji na pastorów, księży czy jakichkolwiek innych duchownych będących zarządcami chrześcijańskich zborach. Przy zakładaniu lokalnych zborów widzimy autorytet apostolski oraz tych, którzy byli ich ścisłymi współpracownikami, jak na przykład Tytus lub Tymoteusz. Oraz czytamy o darach pasterzy, nauczycieli, ewangelistów itd. Niemniej jednak nie znajdziemy w Piśmie Świętym mężów ustanawianych pastorami czy zwierzchnikami zborów. Jakiejkolwiek nazwy byśmy tu nie użyli, liderów, popów, księży. Takie
Postępowanie byłoby jednoznaczne z uzurpowaniem sobie prawa do miejsca i autorytetu przynależnego Duchowi Świętemu. Idea kleru czy duchowieństwa jest całkowicie obca Pismu Świętemu. System klerykalny, dzisiaj głęboko zakorzeniony w sercach wielu wyznawców chrześcijaństwa, to idea urzędu ustanowionego przez człowieka klasy posiadającej wyłączny przywilej głoszenia Słowa Bożego, nauczania, udzielania komunii i tym podobne. Znany nauczyciel Słowa o rzadko spotykanej bogobojności, który sam był kiedyś anglikańskim duchownym, stwierdził, i tutaj warto przeczytać jego słowa: jestem głęboko przekonany, że cała idea duchowieństwa jest grzechem wymierzonym przeciwko Duchowi Świętemu, tak typowym dla naszej chrześcijańskiej ery. Nie mówię przy tym wcale o jednostkach umyślnie go popełniających, lecz myślę raczej o tym, że rzecz ta dotyczy ogółu, przesiąknięta jest nią cała rzeczywistość, co musi mieć zgubne skutki. Zastąpienie mocy i obecności tego świętego, błogosławionego i udzielającego błogosławieństwa Ducha Świętego jest grzechem, którym napiętnowany jest obecny czas i który stał się przyczyną tego, że nieodrodzeni ludzie i ludzki autorytet zajmują miejsce, do którego jedynie ów błogosławiony święty Duch Boży ma niezbędną moc i prawo jako ten inny pocieszyciel, który miał pozostać z uczniami na zawsze. John Nelson Darby. To bardzo poważne, ale prawdziwe słowa. I z tego musimy wyciągnąć proste konkluzje, prosty wniosek. Radujmy się tą błogą prawdą, że sam Bóg, Duch Święty jest osobiście obecny podczas zejść chrześcijan, choćby tylko dwóch lub trzech wierzących zgromadzonych było do imienia Jezusa Chrystusa. Czyli możemy to mieć jako pewnik, że to jest błoga prawda, że sam Bóg, Duch Święty jest osobiście obecny podczas zejść, choćby tylko dwóch lub trzech wierzących zgromadzonych do drogiego imienia Chrystusa, że jest on aktywnym Bożym reprezentantem i mocą zdolną działać w człowieku i kierować zgromadzeniem, oraz że tam również sam Pan Jezus jest pośrodku. I cóż więcej nam trzeba? To jest proste pytanie, które warto sobie zadać wielokrotnie. Bo jeżeli mamy tą pewność, że Chrystus jest sam obecny i także Duch Święty jest sam obecny, to cóż więcej nam trzeba, jeżeli oni obaj są na zgromadzeniu, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Pana Jezusa? Oby w naszych sercach rozkwitła prosta wiara, która gotowa będzie uwierzyć w te Boże obietnice, uchwycić się ich kurczowo i postępować zgodnie z ich prawdą, abyśmy kroczyli w uległości serca względem Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Czy nie zauważamy zatem w świetle rozważanej prawdy Słowa Bożego, że jakakolwiek wspólnota nie uznająca w praktyce Bożego kierownictwa Ducha Świętego i nie zachowująca wolności Ducha ku używaniu podczas zgromadzeń, kogo uważa ten Duch Święty za słuszne, nie może być zborem zgromadzonym na niezmiennie obowiązujących i aktualnych zasadach Pisma Świętego, lokalnym wyrazem i prawowiernym przedstawicielstwem Kościoła Bożego? Z tego wynika, że kolejną rzeczą, którą musimy się zająć, to jest Boży sposób wykonywania służby w lokalnym kościele.